Kubo Kozak. To ja, Kubo Kozak. Dziś, proszę Państwa, kurs franka szwajcarskiego idzie mocno do góry. Dlaczego? Ponieważ umawiany od przeszło 4-5 lat na Turbo Kozaka Darko Jeftić z Lecha Poznań we własnej osobie, nie atrapa, pojawił się koło nas. Dzień dobry, Darko. No cześć, jestem. Bardzo się cieszymy. Z tego co wiem, 4 dni temu miałeś 26 urodziny. Tak. Grzegorz? A dlatego to było dzięki. Jezus. Dobra, dobra. Darko, to specjalnie dla ciebie. Nie. O tak, trzymaj. Bez lokowania. Jaki program, taki prezent. Dobra, dziękuję. Ale mogę strzelać wcześniej już, tak? Po odbiciu od tego strzelaj kiedy chcesz. Kiedy chcę. Powodzenia. Najpierw dziękuję. Musi trafić. O, trafiło. Dobrze. No pierwszy ma. Dobry początek. Na 8 razy to robię. Tak jest. To są prezenty dla niego. No. Ja zawsze dobrze się czułem w parterze. To, że ten balon, bo... Rozumiem, że prezent mógł być lepszy. No mógł być lepszy, ale ja jestem skromnym człowiekiem, ale teraz mu to dam z powrotem. O, właśnie. Ojej! Znaczy, znajdujmy atuty, wiedziałem, który ruch. Darko, doszły mnie słuchy, że karny to twoja mocna strona. No tak, tak, tylko że nie wyszło tam z koroną, ale... Nie wyszło? Dalej mocna strona. Wtedy nie wyszło. Tu jest troszkę słabszy bramkarz. No tak, tak. Ale nieczysto trafił. Grzegorz, jaka to jest pozycja? Ale wyszło. Bramkarska? Zawsze tam strzelam, pierwszym już poszedł tam. Czyli on cię... Analizował tego. Grzegorz, jest pytanie od Darko, ode mnie. Jak długo analizujesz bohaterów Turbo Kozaka? Do 2 minut czasami. Tylko wy dwaj zadajecie te pytania? Chciałem powtórzyć tego. Tak, nie waga, kto wymaga. Baczni widzowie zauważyli, tak? Że pierwszy raz w tym roku dotknąłeś piłki. Co? Co, żeś się skupił? A i myślałem, że wie. Pierwszy i ostatni. No chciał zostać jeszcze raz. Ale nie ruszasz mi piłki, albo czego? Nie, obiecuję, że nie. W tym roku nie dotykamy piłki, szczególnie jeśli do Turbo Kozaka przychodzą poważni piłkarze. Ja nie obiecuję. A mogę poczuć piłki? Możesz poczuć piłki. Dobra. Poczułeś piłki? Tak. Dobrze, leci, dobrze leci, leci. Jeszcze leci, jeszcze leci, o już. Gdzie ona poszła, kurde? Piąty sezon Darko Jeftića w Lechu Poznań. Kto by się spodziewał? Ja się nie spodziewałem. Czy sam Darko się spodziewał, że w zasadzie zostanie rodowitym poznaniakiem? No nie, nie. Tak długo nie oczekiwałem, że jeszcze zostanie, ale no w piłce tak jest, a ja jestem takim, który nie lubię sobie zmienić na wszystko. No jak jakaś propozycja przyjdzie, że to będzie warto, że tam pójdę i też zostanie na dłuższy czas, no to... Trzeba to zrobić, a tak na szybko coś robić, to nie ma sensu. Ale dobrze tu Poznaniu. No dobrze, dobrze. Od początku się fajnie czułem. Myślę, że szybko się też języka nauczyłem. Każdy mnie tu przyjął fajnie i no dobrze mi, no. Mówisz lepiej niż Gabriel po polsku, wiesz? Tak. No nie. No to... Mówią najbardziej techniczny zawodnik w Polsce Ekstraklasy. Dobrze mówią? Bramka się nawet boi. Nie pierdolę. To jest 30, co? No powiem ci tak, z racji warunków pogodowych... Wiatr, no. 15 dał. I jeszcze narzeka. No to było ewidentnie 30, jakby wiatru nie było. Dawaj. Ale ty masz mocki, powiem. Powiem ci, Darko, wiesz co?
30, przepraszam, żartowałem. O, dziękuję ci bardzo. Wo! A ile mam teraz dać? No nie, ja nie chcę nic za to. Prosto uderzę, bo wiatr pomoże. Inteligentny! No chyba to nie było prosto. Wnioski wyciągnął? Tak, tak. Oby! Mówi, że strzeli. To jest ten techniczny jest! No mam wiatr i jaje tu. A dlaczego jajo? No bo siedział na piłce. A to nie jest chudzina, wiesz? To nie jest nasz chudzina. Zobacz! Ale ty sobie z tego nic nie robisz. Nie ma za co. Dziękuję. Słyszałem, że w Lechu lepszy poprzeczek jak tylko Trałka. Tak. W zasadzie ten komentarz mi starczy. A poczekaj, no wiatr jest. Dobra, nie przeszkadza. Aż jest. Ty z wiatrem musisz grać, chłopaku. Chyba jestem techniczny, co? Darko, ten pierwszy mecz z Zagłębiem chyba nie był bez wiatru. Musisz grać z wiatrem. Zobacz. I chyba to wpadnie nawet. Jezu! To jest dwa razy poprzeć. Pierwszy raz w historii 40. Darko, postaraj się do chwytu i wpadnie. Dobra. On z fizyki, wiesz, piąteczka. Ja mam szczęście. Nie ma za co? No masz rację. Nie ma za co? Dzięki. No ma tą lewą nogę, ma, trzeba przyznać, ma. Mówią, że najlepszy jest pierwszy raz, a z tego co słyszałem, robisz to pierwszy raz. No mój pierwszy, no. Mój drogi. 3, 2, 1. Raz, dwa, już po trzech jest dobrze. Jest nic miastem nie gra! 14! 15 idzie! Ale wieje! Mówiłem, że wieje! Teraz dopiero zaczęło miast! No nie wiem, wróć na bułgarską! Wróć na bułgarską! Możesz dobić za 5 punktów! Gdzie? Dobij za 5 punktów! Brawo! Czy jest opieka psychoanalityka na stadionie? Jest jakiś fizjo? Już nie. O kurde. Bazylea czy Poznań? Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Piłka tenisowa. Szwajcarski serb. Federer czy Djokovic? O! A, tu cię mam! No. Wiesz co, Federer akurat jest z Bazylei. To jeszcze dodatkowo. Ale Djokovic. Djokovic. Tak myślałem. Nowak, no. Dwa, prawie jak Jordan, zobacz, no! Brawo! To jest rekord, kurde! Fantastyczna lewa noga Darko Jevtića. Jest pytanie od publiczności, co jest z nogą prawą? No problem. Jest tylko do stania i nic więcej. Nie, nie, jest okej, okay, ale zawsze się da poprawić. Wynik dobry, trzeba powiedzieć. No, tą tenis piłką mogłem trochę więcej, ale... Bednarek 100, widziałeś? 100, no, słyszałem, 100. Słyszałem, ale... No, nie wiało. Gratuluję mu, gratuluję. Nie wiało i... No i ma... I ma stopę taką małą. Dziesiąteczka, Jevtić, podpisik dla państwa. Darko, dostałem pierwszy telefon z Bazylei. Co z Rogerem Federerem? Ludzie się pobrażali. Powiedzieli, że masz nie wracać. Jak? Djokovic przed Federerem? No, no...
Wiesz co, to jest równo prawie, ale Djokovic jest, nie, bo pierwszy jest teraz, dlatego. A, ty jesteś kibic sukcesu taki. No dobrze, a tak już na sam koniec, ty jesteś bardziej Szwajcar czy jednak bardziej Serb? Tak, co w serduszku bije? Serb, bo wiem skąd moje rodzice są, wiem, że krew jest serbska, ale wiadomo, w Szwajcarii się urodziłem, całe życie tam spędziłem, także szanuję to bardzo i bardzo jestem zachwalny temu i dlatego nigdy nie zapominam jedną i drugą stronę. Serbia, Szwajcaria na drugim miejscu i na trzecim? Polska. Doskonale. Fantastyczna odpowiedź na koniec Darko Jefticza. Darko Jefticz, oczekiwany od 5 lat w Turbo Kozaku, jest nareszcie. Nie atrapa, to on, naprawdę. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć.